Wstępne ustalenia i ślady zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskazują na to, że kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu po lewej stronie drogi, odbił się od tego rowu i dachował. Policjanci zabezpieczyli na miejscu wiele śladów, na pewno posłużą one do odtworzenia szczegółowego przebiegu zdarzenia. No tutaj warto podkreślić, że końcowym tragicznym efektem tego zdarzenia jest śmierć 19-letniego mężczyzny. Okazało się, że kierowca Opla, 19-letni mężczyzna, znajdował się pod wpływem alkoholu, miał 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.